Halo, halo, dzień dobry moi kochani, witajcie, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku YouTubery The Game. Słuchajcie, kontynuujemy i chciałem sobie zagrać to jako Izak, bo już odblokowaliśmy Izaka i Roka w poprzednim odcinku. Natomiast trzeba się jeszcze kawałek przejść Mandziem, już wam pokazuję dlaczego. Trzeba powziąć naszego dirtowego przyjaciela i jak sobie pójdziemy Mandziem tutaj w tę stronę, w lewo, to możemy zdobyć klucz. Jest to pierwszy klucz, który zdobywamy, więc w ogóle wow, wielkie wydarzenie. O, i właśnie dirtem. Kurde, dobra. No, gong zabił. Gong i vampire. Pierwszy klucz, który żeśmy zdobyli, więc w ogóle tak jak mówię, fajne wydarzenie. Mega sympatycznie. Kurwa. Zagłówek gruby, mandzio. Tak czy jak teraz już sobie weźmiemy Izaka i spróbujemy sobie troszeczkę pozwiedzać, tak? Tu już mamy 6 kluczy potrzeba, żeby rozpocząć misję finałową i wszystkie postacie odblokowane. To jest jeszcze Nitro. To jest natural, czy to jest multi? Nie mam pojęcia. Dobra, weźmy Izaka w takim razie i spróbujmy nim się troszeczkę przejść. Zobaczymy, czy ja w lewo tutaj będę mógł cokolwiek... Znaczy, wydaje mi się, że Rokiem powinienem zagrać, bo wydaje mi się, że Rok jest w stanie jakieś magiczne bariery podblokowywać, a Izak będzie nam potrzebny nieco później, ale sprawdźmy... sprawdźmy, jak sytuacja się będzie prezentować, kiedy wybierzemy się tutaj Izakiem i najwyżej po prostu będziemy musieli się cofnąć i wymienić go na Roka. Znaczy nie chciałbym tego bardzo. No ale jeżeli tak będzie, no to zobaczymy. Izak ma skilla headshot, on powoduje, że jego pocisk przebija wszystko, co będzie na jego drodze. No są bariery. O kurde, ale to zrobiłem. O Jezus, dobra. Trzeba tu pozabijać. Tylko on strzela dosyć rzadko, natomiast jego pociski zadają dużo obrażeń. Taka jest zaleta Piotra Skobryskiego. Wypierdzielaj, króliku, bany, bo będziesz jebani. Yeah. Dobra, tu są jakieś portale, nas to nie interesi zbytnio. Tam w prawo coś jest, nie? Że portale też odblokowane zostały. Nie wiem, czy my tutaj jako Izak... A tutaj w górę chyba nie byliśmy, nie? O właśnie. I teraz co my tu możemy? Niewiele. Faktem jest, że niewiele. Nie widzę tu dirta. Izak tak mi się wydaje, że będzie w stanie headshotem zestrzelić. Nie, on nie jest w stanie. Trzeba mieć kogoś, tutaj są te dziury jakby mysie. My na pewno będziemy mieli kogoś, kto będzie mógł w jakiś sposób przez nie przeładzić. Natomiast no nie jest to Piotr Skowyrski niestety. I no martwię się, tak jak to będzie wyglądało tutaj, jeżeli będziemy chcieli zagrać Izakiem. Chyba trzeba zmienić postać na inną. No tędy szliśmy tu jako Rojo, więc nie wiem, czy jest sens w ogóle się tu wybierać. Bo nie pamiętam, co tutaj było, więc w związku z tym też nie wiem, czy tu cokolwiek namierzymy. Dobra, to jest fontanna jakaś. Tam są bariery, przez które nie przejdziemy. Zakaz używania broni podstawowej. A ja mogę headshotem ich powybijać, dobra. I zgarniemy sobie w takim razie, jeżeli ja powybijam ich headshotami. A to co trochę zajmie, tutaj powinien być Mandziem ewidentnie. Czekajcie, może się ustawię właśnie jakoś fajnie. O właśnie. I teraz jak ich powybijamy, to bariera zniknie, mamy pancerz plus 50 dolków, zawsze ekstra. I dwie statuły królika, ciekaw jestem, czy one jakby cokolwiek nam pomogą. Czy ja jestem w stanie, kurde, szkoda, że nie trafiłem jeszcze innego. Czy jestem w stanie tą statuą, którą Roka uratowałem, tych króliczych tutaj patriarchów zaklętych w kamień odblokować? Jestem bardzo, bardzo ciekaw. Pięknie. Dokładnie tak się to robi na Dzikim Zachodzie, panie Skowyrski. Zgarniamy to, no tutaj nic się nie dzieje. Dobra, w każdym razie, no okej, Izakiem to zrobiliśmy, Mandziem też byśmy mogli zapewne. Tutaj nic nie ma, co bariery, które trzeba magią rozwalić. O właśnie, to może ja jestem w stanie AWP-ą rozwalić? Nie, to nie tak działa. Ciekawe jestem w takim razie, jakim herosem będziemy musieli to zrobić. Dobra, musimy się troszeczkę rozeznać. Tutaj powoli to się robi nieco bardziej skomplikowane i zagadkowe niż się spodziewałem, ale to dobrze. To dobrze, to też jest ciekawe na swój sposób. Więc fajnie, fajnie, że ta gra jest w ten sposób rozbudowana. Co tu do mnie strzela? Dobra, zabity. Tutaj w górę, muszę sobie przypomnieć, tutaj powinien iść. Tutaj ktoś to może się zmniejszyć. To jest na pewno jakaś postać, którą będziemy musieli iść w przyszłości. Wypierdalaj. Dobra. Dobra, no i tutaj jest to, aha. Tu muszę strzelić. Sobie przechodzę, tam jest polewacy. Wszystko podaję jak na tacy. Juro, i jest pięknie. A my sobie przejdziemy tu. No i tutaj Mandero sobie, wiadomo. O kurde, ja zaraz zginę. Tak swoją drogą, mam 10 healtha. No dobra, tu już dochodzimy z powrotem do
jakby wyjścia, więc żaden problem. Tu unikniemy. Dobra, jesteśmy teraz przy wyjściu. Tu fontanna niech nas uleczy. Pomyślmy. Wracać się, podejrzewam, nie ma dużego sensu. Nie, bo tam były tylko króliczki, tam nic nie było ciekawego, żeby się wrócić. Z tego portalu możemy tylko wychodzić. Spróbuję jeszcze rozejrzeć się i za kim w prawo, czy coś jest. Ale tak, tu po raz kolejny potrzebujemy się zmniejszyć. Tutaj potrzeba, na dół może iść tylko Gimper. Tam w górę szedł Mandzio. O, tu jakieś dolary zostały, spoko. Nie wiem, czy się zrespiły, czy to zostało po roku, ja zapomniałem podejść. Tak, tu był rok, dobra. Mamy 630 dolków, ale jeszcze nie mamy wszystkich postaci odblokowanych, więc tu zdecydowanie trzeba o wiele więcej przejść. Nie wydaje mi się, że to trzeba... No zobaczcie, po raz kolejny tutaj miejsce dla tej osoby, która może się zmniejszać, tak? Ona może pancerz wziąć. Tam jest jakiś labirynt dirtowy w ogóle, nie? Ale zobaczymy, co w tym sklepie jeszcze jest. Tu jest tata Gimpera. Co ty masz tu ciekawego? Tajemny klucz, 200 monet, czyli mogę ekstra 3 klucze kupić. No to o klucze ja już się generalnie nie martwię, tak? Mikstura antymagii. Może je użyć jedynie osoba związana w jakiś sposób z zaklętym obiektem, czyli króliczych statuł w żaden sposób prawdopodobnie nie będziemy w stanie odczarować. Tutaj idziemy, są króliki, wiadomo, dobra, kurwiki. Tutaj ten labirynt z Dirta, on mi nie daje spokoju, do niego na pewno w jakiś sposób można wejść. Pytanie właśnie, co Izak tutaj potrafi. On tym headshotem na pewno jest w stanie coś zdziałać. Tam Dirtem Mandzio wchodził, nie? W tamto miejsce. Więc tu nie mamy o czym mówić. Tu nie byliśmy. Tu zdecydowanie nie byliśmy. I to może być ciekawe. Dobra, tu widzę no wejście tym dla myszy, tak? Dobra, ciebie rozliczymy. Dobra. Spoko, rozdupczymy cię. Żaden problem, kolego. Albo jakaś mikstura będzie do zmniejszania się. Właśnie, może to nie będzie zdolność postaci. Kurde, w ryj dostałem se. Zabiję go. W końcu zdechnie, nie? A ja się tam dostanę. Po 10 tysiącach. Nie trafiłem se. Po 10 tysiącach lat nareszcie jestem wolny. Dobra, tego się nie da rozwalić. Tu nie da się przejść. Kurde, co za masakra. Nie, no jego się nie da chyba rozwalić. Za dużo już wytrzymał ostrzału. Tak mi się wydaje, że... No jakby miał zginąć, to już by dawno zginął, nie? Nie trafiłem co, dobra. Idziemy dalej, tu nie ma przejścia nic dla mnie. Dobra, tu jest jakiś zwój. Zaraz zobaczymy, czy Izak się do czegokolwiek nadaje w tej grze. Czy tam tylko dla armii JP. Nie mamy jeszcze nikogo z armii JP, ale dobra, wiem, że to jak idziemy na górę w takim razie, to mamy wejście dla Isamu albo Nitra. No i tutaj nic, znowu. Musimy przechodzić jakoś... Jakaś mikstura zmniejszenia, czy coś jest potrzebne? Co ma rok? Co masz na czole? Co masz na czole? Umiejętność mam. Ała. Umrze mi zaraz Izako, nie? Jestem tylko dla armii JP. No to wiem, dobra. Schodzimy na dół, w takim razie potrzebujemy kogoś, kto się... Nitro by mi pasował, że jest taki cwaniaczek, że on się może zmniejszać, nie? Czy coś. Tędy nie przejdziemy tutaj. Tu nie wiem, co jest... Ała, za zwój. I tu się raczej nie dostanę póki co. Tutaj przejścia nie ma. To nie działa w ten sposób. Na ten przycisk trzeba nadepnąć. Dobra, nic się nie stało. Na ten przycisk trzeba nadepnąć. My sobie wczytamy, że ten problem nic się nie dzieje absolutnie. Weźmiemy sobie... A tu jestem przed Mandziem chyba, tak? Rok, magiczny pocisk. Może on niszczyć magiczne bariery. To jest coś, co nam się przyda. Tak, mamy tu już klucz. Dobra, to spoko. Pomyślmy, gdzie były magiczne bariery do zniszczenia, których my nie mogliśmy ruszyć. W lewo chyba ich nie było jakoś bardzo. Dobra, rok ma miecz. I on strzela magicznym pociskiem z czoła, dobra. Czyli rok jednak. Dobra, tu magiczne bariery, okej, okay, to może zniszczyć. Ała. Dobra, roki z boki przyjacielu, pięcioki, nic się nie martw. Tutaj można przejść. Nie zniszczył barier. A, te niebieskie może. Tu chyba coś było nawet dla... Kurde, nie pamiętam, ta mapa jest zbyt duża, nie? Po prostu, żebym ja spętał wszystko. Gałganem jestem, że nie zwracam na to jakiejś dużej uwagi. Ała. Dobra, obrażenia poszły. Dobra, tych jeszcze musimy zabić teraz. Dobrze, pięknie. Rok bije. Killoffem i książką, tak troszkę bym powiedział. A tak żartobliwie nawiązując do serii. Ciekawy ten magiczny pocisk.
Skropki, dobra. Tam jest nie do rozwalenia. Znaczy można by to rozwalić, tak, ale nie mamy takiej potrzeby absolutnie. Tam w ogóle zniknął przycisk, nie wiem czy zauważyliście. Dobra, to są bariery do zniszczenia. I tu może wejść rock. Więc tutaj go dokładnie wysyłamy. Ała. Dobrze, zrobiliśmy to. Do fontanny odnowić się. I niszczymy magiczne bariery. Pięknie, dokładnie o to nam chodziło. Okej, jest kolejna świątynia. Pięknie, wreszcie żeśmy się odnaleźli. Kurde, po 10 minutach dopiero. Fioletowy zwój pozwala zapisać grę, zdecydowanie. Roki, roki z boki. Wchodzimy. Co tu jest? Fioletowa świątynia. Ała. Dobra, dostałem w pysio troszeczkę, nic się nie dzieje. Być może będę troszeczkę brutalny i nie będę, jak to mówił. Krwawy, brutalny i zabójczy. Pięknie, dobra. Ty, Cfelu, co ty sobie myślisz, śmieszku? Oho, postrzelam, kurde bele. Roka mi bijesz? Mojego rocka? Nie wolno mi... O Jezus, ile tu jest tych śmieci. Czarnych, nygersów. Będę zdecydowanie odrobinę krwawy, brutalny i zabójczy. Dobra, tam jest... A, zdecydowanie trzeba to przeciągnąć. No i tu mamy 50 dolków. W zamian to za przynajmniej dwa hity, które oberwiemy. Ale myślę, że w gruncie rzeczy to jest nawet spoko. Jakby... 50 dolarów jest więcej warte niż tam dostanie jednego czy dwóch hitów, tak? To nie jest duży problem. Po prostu tego można zrobić tak, że się nic nie dostanie praktycznie. No właśnie. Dziękuję. 50 na naszym koncie. I 3 klucze już właściwie możemy kupić. Więc już bardzo, bardzo dobrze. Dobra. Ojebany! Dobra, zabiłem go. Mak króliczy, który skacze po mapie. Przerąbane. Nie, fantastyczne. Kurwa mać! O ty śmieciu! Dobra. Jezus, jakim on jest cfelem. Dobry jest ten mag, jak on się dobrze spozycjonuje, to naprawdę potrafi strzelić. To nie jest, to nie są takie przelewki. No dobrze, nic się nie dzieje. Rock idzie do przodu. Dzielnie, zobaczmy co tu będzie bossem. Jestem tak kurde ciekaw. Dobra, te nygersy króliki są. Dużo ich, za dużo. Już za walkę powinno dwóch magów być. Jezus, to byłoby tak przerąbane. To nie są prości do pokonania, dobra? Dobrze, że apteczki nam wylatują. Dużo apteczek, to jest ważne. Setkę zdrowia już ma Rock, troszeczkę się tutaj odnowił. Co mam na czole? Co mam na czole? Twoją starą mam. Pięknie. Dobra, i zowniemy się tutaj troszeczkę. Za chwileczkę będzie. Po prostu fajnie, że każdy odcinek praktycznie kończy się jakimś bossem, nie? Ale powiem wam, że walka z Gabe'em Newellem, no to była przerąbana. A mi się podobała bardzo. Bardzo mi się podobała walka z Gabe'em Newellem. Zobaczymy, co tutaj na nas czeka. Dobra, teraz tak. Ostatnio, bo to są kolce takie ledwo widoczne, ale są. I teraz zabijamy tego. Przełącznik tam nam się otwiera. Przełącznik tam otworzy nam niebieski portal. Dzięki czemu dojdziemy do czerwonego. I ała. I czerwonym będziemy mogli przejść. Ała. Dalej. Głupie kolce, dobra. 50 dolków. Tam są bariery magiczne. Dobra, jest w porządku. Co jest za zombie królika? A, to są te szare. Jedna hita zdejmujemy, także w ogóle nic się nie dzieje. Co za wrednia. Pięknie. Ej nie, ten rok z miecza najpierw naprawdę całkiem sporo wali. Tak jakby tak można się śmiać, ale... Śmianie śmianiem. Ale są naprawdę fajne obrażenia. Kurwa. Kurwa! Jezus. Zabiją mnie. O Jezus, ja bez pokonania ich nigdzie nie przejdę, nie? Dobrze! Nie! Fuck you! Dobra, ale jest przerąbane. Chciałeś, Tomek, walkę z dwoma magami, to masz. Dobrze, zrobiłem to. Jest git. Idziemy do fontanny, zapisujemy i mamy bossa. Zobaczmy, z kim powalczy Rock. Ciekaw jestem, z kim on może walczyć. Co za chore gówno nas czeka. I Samu, co tu robisz? Sam chciałbym wiedzieć, wróżbita królik mnie uprowadził. Chyba wiem, o kim mówisz. Ten czarownik zamienił mnie w kamień. No nie mów. Wiesz, dlaczego cię tu trzyma? Nie wiem, słyszałem, jak Baneku mówiła, że jestem niebezpieczny. To by wyjaśniało, dlaczego ten lok był tak dobrze chroniony. Jeszcze wspomniała coś, że moja moc nie może zostać uwolniona. Ciekawe. Ale nie za bardzo wiem, o co jej chodziło. Ej, Rock, uważaj, za tobą! O kurwa, wróżbita królik. O ty popierdolcu głupi. Nic się nie dzieje? Co za pojem, nie?
chory. Dobra. Spoko, to nie będzie trudny boss. Jakby on miał tych mniejszych wróżbitów do pomocy, nie? To byłoby gorzej. Ale tak, to jest w ogóle light. Ała. Co jest? Nie! Przepraszam! Ej, to mi przypomina bossa z tego, Return to Castle Wolfenstein, jak Heinrich na końcu wypuszczał tych swoje trzy duchy właśnie, nie? Dobra. Na szczęście Rock ma kropkę na czole i może z niej strzelać. Dalej wróżbito. To jest pojebany, nie? Ale dobra. No jest prostszy na pewno niż Gabe Newell. O, to ja się nie martwię. Kurde, wypuszcza znowu tych swoich ludzików. Ale tutaj nie mamy leczenia za to, nie? Faktycznie. No tyle, co on wypuszcza tych pomagierów. Dobrze, zabiliśmy go. Nie był to wymagający boss, ale fajnie. Moim zdaniem jeszcze ze dwóch, trzech zwykłych wróżbitów powinno latać. On strzelał jak pojebany. Na szczęście sam nie stanowił większego wyzwania. A więc sezon na króliki otwarty. Jeszcze się tym znudzisz. Zabierajmy się stąd. Mamy Isamu. Co może... A to jest Isamu, czyli jest Isamu i Nitro jeszcze. Kałach. Isamu nie odkrył jeszcze swojej umiejętności specjalnej. Generał JP, czyli to jest tajna moc. Kurde, niesamowite. Generał JP. Jest Kałasznikow. Kasprzyksznikow. Dobra, słuchajcie. Będziemy zagrać jako Isamu. Wiemy, gdzie jest przejście tylko dla JP Armii. Na pewno tam pójdziemy. Ale póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki YouTubery The Game. Trzymajcie się. Cześć.